do, według prokuratury, do przestępstwa doszło i jeden z naczelników, który pełnił z upoważnienia prezydenta jednoosobowo zgromadzenie wspólników, zostały postawione zarzuty i we wrześniu na wokandzie stanie ta sprawa. Szanowni Państwo, i co w związku z tym? Najważniejsze w tej kwestii to jest to, że wynika z informacji, że osoby zasiadające w spółkach, w radach nadzorczych spółek miejskich, blisko związani z środowiskiem pana prezydenta, pobrało nielegalnie prawie 600 tysięcy złotych. To są pieniądze publiczne. Ja po prostu stawiam pytanie publicznie, w jaki sposób pan prezydent zamierza odzyskać te pieniądze. A więc liczę na to, że podejmie działania, aby odzyskać te pieniądze, które nielegalnie zostały pobrane przez osoby związane z środowiskiem pana prezydenta, które były powoływane przez niego do rad nadzorczych. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest oczywiście sytuacja no niebywała z naczelnikiem, który obecnie nadal pełni swoją funkcję. Co prawda jest to tylko akt oskarżenia, ale z doniesień medialnych wiem, że mimo tego, że prezydent wie, że ta osoba ma zarzut, jest oskarżona, wpłynął akt oskarżenia, nadal wysyła tą osobę jako reprezentanta swojego do spółek miejskich. Mimo tego, że sprawa właśnie dotyczy tych niezgodności, które nastąpiły. Dlatego wzywamy pana prezydenta o podjęcie natychmiastowych działań w tych zakresach. Występowali wielokrotnie o kontrolę spółek miejskich, gdzie gmina posiada 100% i jedynym zgromadzeniem wspólników jest prezydent miasta Robert Raczyński i nam odmówiono kontroli, twierdząc, że Rada Miejska nie jest uprawniona do kontrolowania spółek miejskich. I w związku z tym przewodniczący w imieniu Rady zwrócił się o interpretację do wojewody, który z kolei zwrócił się do ministerstwa i z ministerstwa przyszła interpretacja, że jak najbardziej Rada jest upoważniona do kontrolowania spółek, ma takie uprawnienia, pomimo tego prezydent odmawia do tej pory cały czas kontrolowania tych spółek. Można się spodziewać, że w dalszym ciągu są tam nieprawidłowości i stąd prezydent nam, Radzie, odmawia poddania kontroli. Bo wprawdzie prokurator uznał, że nie ma dostatecznych dowodów, żeby postawić zarzut panu prezydentowi, to bezsporne jest, że prezydent podpisywał te dokumenty mianujące w kolejnych radach, a on doskonale zdawał sobie sprawę, że ci ludzie któryś raz już są w kolejnej radzie. Są to ludzie, tak jak kolega powiedział, z Lubin 2006, powiązani bezpośrednio z ugrupowaniem pana prezydenta, prominentni ludzie, przeważnie powiązani z nim układami prywatnymi również. Tak, jaki naczelnik znalazł się też nie przypadkiem tu w urzędzie, dlatego że został, kiedyś pracowali razem w Narodowym Banku Polskim i stąd został zaproszony do współpracy. Tylko chyba nie o taką współpracę chodziło, żeby tutaj naszą gminę dojść. Ustawa kominowa mówi, że można wypłacić za udział w jednej radzie, to w następnych już się nie płaci. Jeżeli płaci się za udział w następnych radach, jest to działanie na szkody gminy miejskiej Lubin. Niech chłopaki z KGHM-u uczą się od chłopaków z urzędu, jak się kosi kasę. Bo tak to można na wprost powiedzieć. Oprócz zarządów, oprócz naczelników, jednocześnie pełnimy funkcję w radach nadzorczych. Tak. No taki rekordzista to? No rekordzista ponad 550 tysięcy w zeszłym roku. Myślę, że prezes Polskiej Miedzi z taką lekką dozą zazdrości patrzy, jak to można brać pieniądze w urzędzie i mieć czas na wszystko. To jest proste. Przecież nie zaprosimy policjantów i nie wejdziemy z kontrolą do spółek, bo takie mamy na siłę. Po prostu po raz kolejny prosimy i wnosimy do prezydenta o to, żeby się poddał kontroli. No nie chce się poddać kontroli. Tutaj jest niestety bezsilność. My jesteśmy organem kontrolnym, a nie organem ścigania.